Za kogo umarł Chrystus? Za kogo umarł Chrystus? Teoria ograniczonego zadośćuczynienia jest szkodliwym pomysłem i herezją zatracenia. Co mówi Pismo? List do Rzymian, 4 rozdział, 3 werset. List do Rzymian, 4 rozdział, 3 werset. Cóż bowiem mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Z tego fragmentu jako właśnie to pytanie, co mówi Pismo, weźmy sobie jako przewodnik do odpowiedzi na to pytanie, za kogo umarł Chrystus. Ja twierdzę, że teoria ograniczonego zadośćuczynienia jest szkodliwym pomysłem i herezją zatracenia. I chciałbym przedstawić powody, dla których tak sobie to wyobrażam. Jeśli się nie zgadzasz, znajdź lepsze fragmenty z Biblii, które wyjaśnią mi te, które ja przedstawię w lepszym świetle i umieść to w komentarzu. Nie ma problemu. Więc za kogo umarł Chrystus? Albowiem to jest dobre i przyjemne przed obliczem Boga, Zbawiciela naszego, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg i jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. I możemy podobne słowa do tych przeczytać w pierwszym liście do Tymoteusza, w rozdziale 2, wersecie 3-6. Albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem i Zbawicielem naszym. Przepraszam, nie ma tu zaznaczonego w tym przekładzie i, a więc przeczytam jeszcze raz. Albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy. Bo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał siebie samego na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie. Za wszystkich. I też Hebrajczyków, 2 rozdział, 9 werset. Tam są słowa, które nam jednoznacznie uczą nas, że widzimy Jezusa, który został nieco niższy od aniołów, uczyniony na krótki czas, gdy był w czasie wcielenia, a potem z powrotem stał się wyższy nad aniołami. I gdy stał się niższy, nieco niższy od aniołów, aby cierpieć śmierć, ukoronowany chwałą i czcią, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego człowieka. Hebrajczyków 2 rozdział 9 werset, przeczytam bezpośrednio z Biblii. Hebrajczyków, rozdział 2, werset 9. Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od aniołów, Jezusa widzimy, przez ucierpienie śmierci chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich skosztował śmierć. Oczywiście czytam z przekładu wydanego przez brytyjskie i zagraniczne Towarzystwo Biblijne, więc tutaj jest to taki standardowy tekst tłumaczenia. I także mamy pierwszy list Jana, 2 rozdział, 2 werset, który niestety we wszystkich znanych mi polskich tłumaczeniach jest źle oddany po polsku. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale i za cały świat. Więc przeczytam go też bezpośrednio. Pierwszy list Jana,
drugi rozdział, drugi werset. I on jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata. Tutaj w tekście greckim, o ile pamiętam, to drugie słowo grzechy nie pada, czyli trzeba by było pamiętać, że to drugie słowo grzechy jest dodane dla wyjaśnienia treści zdaniem tłumaczy. Czyli gdybyśmy pominęli to słowo, którego tam nie ma, i on jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za całego świata. Stąd lepiej to czytać. On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale i za cały świat. No więc Biblia oświadcza, że Pan Jezus umarł za wszystkich. Tak mówi pierwszy Tymoteusza. Pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział, szósty werset. Przed chwilką to czytałem. Pierwszy Tymoteusza, 2:6. Który dał siebie samego na okup za wszystkich na świadectwo we właściwym czasie. Czyli Pan Jezus dał siebie na okup za wszystkich. On umarł za wszystkich. Więc jak ktoś twierdzi inaczej, to już niech ci się zapali sygnał ostrzegawczy, że tego z Biblii nie wziął, tylko wziął to z jakiegoś okultystycznego dzieła. Kolejna rzecz to jest umarł za wszystkich ludzi. To mówi nam Rzymian 5, rozdział 18, werset. List do Rzymian, 5 rozdział. Osiemnasty werset. A zatem jak przez upadek jednego na wszystkich ludzi przyszło potępienie, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi przyszło usprawiedliwienie życia. Tak widzimy, umarł za wszystkich ludzi. Rzymian 5 rozdział, 18 werset, ale także 1 Tymoteusza 4:10. 1 Tymoteusza 4:10 też mówi, że Pan Jezus umarł za wszystkich ludzi i to możemy zobaczyć. 1 Tymoteusza, 4 rozdział, 10 werset. Albowiem dlatego też pracujemy i lżeni bywamy, żeśmy nadzieję położyli w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a nade wszystko wiernych. Czyli widać, że wszystkich ludzi, także niewiernych, dlatego apostoł dodaje, a nade wszystko wiernych. Bardzo dobrze, że Duch Święty dodał to, zwłaszcza wiernych, bo to pokazuje, że umarł za wszystkich ludzi dotyczy wiernych i niewiernych, a dodatkowo jest zwłaszcza wiernych. Także umarł za nas wszystkich. Za nas wszystkich i to mówi nam Izajasza, 53 rozdział, 6 werset. Izajasza, księga Izajasza. 53 rozdział, 6 werset. I cóż tutaj znajdujemy? Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Wszystkich. Tak, umarł za nas wszystkich. Za nas wszystkich. Izajasza 53:6. Więc jeśli ktoś twierdzi, że Chrystus nie umarł za nas wszystkich, trzymaj się z daleka od tego typu twierdzeń i jeśli te osoby będą się upierać przy swoim, to także Tytusa, drugi rozdział, 10 werset, nakazuje nam się trzymać z dala od takich osób po jednym lub drugim zachęceniu, żeby czytali Biblię, jeśli nie usłuchają tej zachęty i dalej będą czytać dzieła okultystyczne prowadzące ich do takich błędów, no to niestety trzeba podziękować za współpracę. I unikać, tak mówi Tytusa. Także odnośnie ofiary Pana Jezusa Chrystusa wiemy, że Pan Jezus Chrystus umarł za bezbożnych. Czy można mocniej to powiedzieć? Jezus umarł za bezbożnych. I to wiemy z Rzymian 5 rozdział, 6 werset. Rzymian 5 rozdział,
Szósty werset. Widać doskonale, że Duch Święty przewidział tą okultystyczną, fałszywą naukę kalwinizmu i dlatego w Biblii zawczasu zawarł lekarstwo dla tych, którzy chcą Słowu Bożemu być posłuszni, żeby nikt nie popadł w ten błąd. Albowiem Chrystus, gdyśmy jeszcze byli słabi, czasu właściwego umarł za bezbożnych. Za bezbożnych umarł. Chrystus umarł za bezbożnych, nie tylko za pobożnych. I także wiemy, że umarł za odstępców od Chrystusa. To uczy nas 2 Piotra 2:1. Czyli widać, że ludzie, którzy pójdą do piekła, mają pieczęć, że za nich Chrystus umarł. To jest 1 Piotra 1, 2 rozdział, werset 1, czyli 2 list Piotra, 2 rozdział, 1 werset, tak? Zapierają się Pana, który ich odkupił. Tak jest wyraźnie powiedziane o tych, którzy idą do piekła. Czyli byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne kacerstwa i zapierając się Pana, który ich odkupił, ściągną sami na siebie prędką zgubę. Czyli ci idący do piekła ludzie zostali odkupieni przez Pana Jezusa Chrystusa, którego się zaparli. Więc tutaj nie ma w ogóle żadnej dyskusji. Mocniej Duch Święty tego już nie mógł powiedzieć. Ale jednak łaska Boża jest taka, że kolejne są fakty przedstawione. Już jeden werset by wystarczył. Wystarczyłby jeden werset z Izajasza 53, żeby nikt nie miał prawa bajać o ograniczonym odkupieniu. Ale ponieważ Bóg jest łaskawy, dał wiele więcej światła. Rzymian 5, rozdział 8, werset mówi nam, że umarł za grzeszników. Rzymian 5:8. Lecz dowodzi Bóg miłości swojej ku nam, że kiedyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł. Także wiemy z Hebrajczyków 2:9, że umarł za każdego człowieka. Pan Jezus umarł za każdego człowieka. Przypomnę ten fragment, bo już dzisiaj o nim wspominałem. Hebrajczyków 2:9. Hebrajczyków 2:9. Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od aniołów, Jezusa widzimy przez ucierpienie śmierci, chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich skosztował śmierci. Umarł za wielu, tak mówi Mateusza 20 rozdział, 28 werset. Umarł za wielu. Tak widzimy to w Ewangelii według świętego Mateusza, 20 rozdział, 28 werset. Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służył i aby dał życie swe na okup za wielu. Czyli widzimy, że nie jest tak, że dał swoje życie na okup za niewielu, tylko za wielu. Wiemy też, że Pan Jezus umarł za świat i to uczy nas Jana 6, rozdział 33, werset. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 33 werset. Albowiem chleb Boży to ten, który zstępuje z nieba i żywot daje światu. Światu. I także 51 werset. Jam jest chleb żywy, który z nieba zstąpił. Jeśli kto jeść będzie z tego chleba, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja daję, jest ciało moje, które ja oddam za żywot świata. I także Jana 3:16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak więc, jak widzimy,
umarł Pan Jezus za cały świat, bo tak uczy nas pierwszy list Jana, drugi rozdział, drugi werset. I On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata. Czyli widzimy, ale też za cały świat. Także widzimy, że umarł za cały naród izraelski. I to widzimy w Ewangelii Jana 11, rozdział 50, werset. I nie myślcie, że lepiej jest dla nas, żeby jeden człowiek umarł za lud, a nie wszystek ten naród zginął. Tutaj i zjadłem, więc powtórzę przeczytanie. I nie myślicie, że lepiej jest dla nas, żeby jeden człowiek umarł za lud, a nie wszystek ten naród zginął. A tego nie mówił sam od siebie, ale będąc najwyższym kapłanem roku onego, prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. To miejsce akurat jest bardzo ciekawe, bo tutaj człowiek niewierzący prorokował w imieniu Boga. To pokazuje, że dary ducha, takie jak mówienie na językach, czy też prorokowanie, mógł mieć człowiek całkowicie niewierzący, idący do piekła, tak jak tenże arcykapłan. Także co do Pana Jezusa, mamy, że umarł za Kościół, o czym uczy nas Efezjan 5:25. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Także wiemy, że Pan Jezus umarł za swoje owieczki. To czytamy w Ewangelii Jana, 10 rozdział. Od 11 wersetu. Ja jestem dobry pasterz, życie swoje kładzie za owce. Także umarł Pan Jezus za mnie. Galacjan 2:20. Galacjan 2, rozdział 20, werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz w ciele żyję, w wierze Syna Bożego żyję, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Pismo Święte naucza, że ofiara Baranka Bożego obejmowała grzech świata. Tak mówi między innymi pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 29 werset. A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do niego i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. I Pismo Święte naucza, że ofiara Baranka Bożego obejmowała nie tylko grzech świata, ale że dzieło odkupienia Zbawiciela, opisane w 1 Tymoteusza 2:6 i 2 Piotra 2:1, pojednania, jak uczy 2 Koryntian 5:19 i przebłagania, 1 list Jana 2:2, zostało dokonane w imieniu całej ludzkości, jak czytamy w 1 Tymoteusza 4:10. Te miejsca już dzisiaj czytałem i przeczytam je jeszcze raz, dlatego że to Słowo Boże uwalnia i Słowo Boże ma moc, a nie człowiek. I 1 Tymoteusza, 2 rozdział, 6 werset, który dał siebie samego na okup za wszystkich. Na okup za wszystkich. Także 2 Piotra 2:1.
Fałszywi prorocy między ludem, fałszywi nauczyciele między wami, którzy wprowadzą zgubne kacerstwa, zapierając się Pana, który ich odkupił. Ściągną sami na siebie prędką zgubę. Czyli widzimy, idą do piekła, a Pan Jezus ich odkupił. Czyli widać jednoznacznie, że są to fałszywi wyznawcy, nigdy nie narodzeni na nowo, synowie piekła, dwakroć gorsi niż ci, którzy ich tego nauczyli. Idą do piekła, a Pan Jezus ich odkupił. I także 2 Koryntian 5:19. 2 Koryntian 5:19. Ponieważ Bóg w Chrystusie z sobą samym świat pojednał, nie poczytując im upadków ich, i położył w nas słowo pojednania. Czyli widać, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał. Tak więc wiemy, że dzieło krzyżowe Chrystusa jest skuteczne, efektywne i korzystne tylko dla tych, którzy uwierzą w Pana Jezusa. Mówiąc inaczej, Chrystus umarł śmiercią zastępczą i dokonał zapłaty za grzechy, która była dostateczna dla wszystkich ludzi, skuteczna tylko dla wybranych. Zapłata została dokonana, zapewniona dla wszystkich, ale tylko ci, którzy wierzą w Chrystusa, otrzymują korzyści z tej zapłaty. Gdzie oczywiście poza wybranymi też każdy wierzący, który uwierzy w Pana Jezusa, a wcześniej uwierzy w Boga, też jest zbawiony. Czyli jeśli mamy te fragmenty Słowa Bożego, które czytaliśmy na uwadze, to możemy jasno zauważyć, że Chrystus umarł śmiercią zastępczą i dokonał zapłaty za grzechy, która to zapłata była dostateczna dla wszystkich ludzi, skuteczna tylko dla wierzących Bogu. Zapłata została dokonana i zapewniona dla wszystkich, ale tylko ci, którzy wierzą w Chrystusa, otrzymują korzyści z tej zapłaty. Tutaj podsumowując już tą moją wypowiedź, odpowiedź na to pytanie, chciałbym kilka terminów tutaj zasygnalizować. Zadośćuczynienie, jak rozumiem. W tym nagraniu używam tego terminu w odniesieniu do ogólnego dzieła krzyżowego Chrystusa, ze szczególnym naciskiem na zastępczą śmierć Chrystusa za nasze grzechy. Nieograniczone zadośćuczynienie, czyli ogólne zadośćuczynienie, powszechne zadośćuczynienie, jest to doktryna, która mówi, że Chrystus umarł za grzechy wszystkich ludzi, za całą ludzkość, za każdą osobę, za cały świat. Jednak jednostki nie korzystają ze śmierci Chrystusa w zbawczy sposób, dopóki nie przyjdą do Chrystusa i nie uwierzą w Niego. Nie przestaną ufać sobie i nie zaufają Jezusowi. Nie przestaną wierzyć w siebie i nie zaczną wierzyć w Jezusa. Nie przestaną wierzyć sobie i nie zaczną wierzyć Jezusowi. Boży dar został nabyty, ofiarowany i rozszerzony na wszystkich, bo tak mówi nam Słowo Boże, między innymi zapisane w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, 11 werset, ale musi być osobiście przyjęty przez wiarę konkretnego, zbawianego grzesznika, o czym mówi nam pierwszy list Jana 5:12 i pierwszy rozdział Ewangelii Jana 12 werset. Herezja ograniczonego zadośćuczynienia, czyli określone zadośćuczynienie, szczególne zadośćuczynienie, ograniczone odkupienie, jest to okultystyczna, fałszywa doktryna, która mówi, że Chrystus umarł tylko za wybranych. Herezja ta oskarża Boga, że Jego Chrystus nie umarł za tych, którzy ostatecznie znajdą się w piekle, jak Judasz, król Saul czy Faraon. Jest to trzeci punkt pięciopunktowego kalwinizmu, tak zwanego, litera L w terminie TULIP, T-U-L-I-P. Pięć punktów TULIP
zostało spopularyzowane w XX wieku. Jest to dość młoda herezja, okultystyczna nauka, powstała po Świadkach Jehowy, ale równie lub bardziej bluźniercza jak nauki adwentystów czy Świadków Jehowy. Ślady tulipa pojawiają się oczywiście wcześniej, tak samo jak Świadkowie Jehowy wywodzą to z II wieku od Arian, tak samo tutaj tulipianie mają też swoich poprzedników z wcześniejszych czasów. Ślady tulipa pojawiają się w wydanej w 1963 roku broszurze The Five Points of Calvinism Defined, Defended, Documented autorstwa Davida Steela i Curtisa Thomasa. Pochodzenie pięciu punktów i akrostychu, bo tak mówimy o tym skrócie tulip, akrostych albo skrót, jest niepewne. Według baśni kalwinistycznych zostały one nakreślone w Counter Remonstrance z 1611 roku, mniej znanej reformowanej odpowiedzi na Arminian, która została napisana przed kanonami z Dort. Fakty możliwe do zweryfikowania pozwalają jedynie na doszukiwanie się początków tulip w akrostych, tulipa, czyli tego akrostychu w XX wieku. Był używany przez Clelanda, Boyda, McAfee dopiero około 1905 roku. Wczesny drukowany wygląd tulip można znaleźć w książce Lorraina Boetnera z 1932 roku. The Reformed Doctrine of Predestination. Pomijając więc babskie baśnie, żydowskie baśnie czy światowe baśnie fanatyków herezji ograniczonego odkupienia, jest to dopiero dwudziestowieczny wymysł. Uwzględniając ich baśnie, mamy niewiele starszą herezję z XVII wieku. Wybrani tego terminu można, ten termin można odnieść do zbawionych wieku Kościoła. Termin ten obejmuje wszystkich tych od pięćdziesiątnicy po dzień pochwycenia Kościoła, którzy ostatecznie znajdą się w niebie, zostaną zaliczeni do grona odkupionych i to mówi nam m.in. Kolosan 3 rozdział 12 werset. Nie jest to taka rzecz, która była zawsze. To jest tajemnica dotycząca ery Kościoła. Król Dawid nie był wybrany, a jest zbawiony. Abel nie był wybrany przed założeniem świata, a jest w niebie. Noe nie był wybrany przed założeniem świata, a jest w niebie. Niewybrani. Tego terminu nie ma w Biblii, ale jest używany do dyskusji czy do dystrybucji herezji kalwińskiego tulip w odniesieniu do tych, którzy ostatecznie ginąć będą w piekle. Kara piekła według Biblii odnosi się do tych, którzy trwają w swojej niewierze i odrzucają Chrystusa aż do dnia swojej śmierci biologicznej. Znajdują się oni w piekle nie dlatego, że Bóg wybrał ich na potępienie, ale dlatego, że nie przyjęli miłości prawdy, aby mogli być zbawieni, jak mówi 2 Tesaloniczan, 2 rozdział od 10 do 13 wersetu. Ci, którzy idą do nieba, mogą dziękować tylko Bogu. Ci, którzy idą do piekła, mogą winić tylko siebie. Skrajny kalwinizm, hiperkalwinizm, pięciopunktowy kalwinizm. W tym nagraniu termin ten jest po prostu innym sposobem odniesienia się do tych, którzy złośliwie nauczają okultystycznej herezji o ograniczonym zadośćuczynieniu i fałszywie propagują kłamstwo, że ich inny Chrystus umarł tylko za wybranych. Biblia, jak wiemy, uczy, że Lot nie był wybrany, a jest zbawiony. Nierządnica Rahab nie była wybrana, a jest w niebie. Król Dawid nie był wybrany, a jest zbawiony. Abel nie był wybrany, a jest w niebie. Noe nie był wybrany, a jest w niebie. Tak, uwaga, zdaję sobie sprawę, że nikt nie lubi nazywać siebie hiper lub ekstremalnym. Większość uważa się za dość zrównoważonych. Kiedy pięciopunktowy tulipianin używa terminu hiperkalwinista, odnosi się do jeszcze bardziej ekstremalnej grupy kalwinistów, którzy na przykład mogą nie wierzyć w konieczność głoszenia Ewangelii grzesznikom. Uważają oni, że ci, których Bóg wybrał, dojdą do wiary w Chrystusa, niezależnie od tego, czy Ewangelia jest głoszona, czy nie. Znany misjonarz William Carey spotkał takiego ekstremistę, gdy zaproponował swoją pracę misyjną. Nazywał się ten człowiek według danych Ryland Senior i zgromił Carey'a tymi słowami. Młody człowieku,
usiądź, jesteś entuzjastą. Kiedy Bóg zechce rozmawiać z poganami, zrobi to bez konsultacji z tobą czy ze mną. Po drugiej stronie byli silni kalwiniści, tacy jak James Morrison czy Richard Baxter, ale ponieważ mocno trzymali się nieograniczonego zadośćuczynienia, czyli z punktu widzenia tulipianów nie byli żadnymi kalwinistami, tylko byli jak najbardziej uważani za amaryldianistów czy coś takiego. I Baxter i Morrison trzymali się powszechnego odkupienia, nieograniczonego zadośćuczynienia, to zostali nazwani niskimi kalwinistami. Więc tutaj oczywiście ta dyskusja w tym grajdole tych, że ludzi uważających się za spadkobierców katolika Jana Kalwina, który był jednym z tych, którzy reformowali katolicyzm rzymski, jest różna, ale to generalnie są te głębie szatańskie, które ci ludzie poznali i propagują i próbują na siłę nimi zainteresować innych. Nie daj się zwieść.